Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, pierwsze wybory w moim życiu wygrała Lewica w 2001 roku i mimo prezydenta lewicowego oraz przytłaczającej większości nie dokonały się zmiany. Nie dokonały się zmiany także nigdy więcej później przez cały pryzmat funkcjonowania tego parlamentu za czasów III Rzeczpospolitej. I dopiero dzisiaj w Sejmie kierowanym przez marszałka Hołownię udało się nie odrzucić projektu w pierwszym czytaniu i to jest ogromny sukces, szanowni państwo. Wreszcie możemy przystąpić do liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce. I to, co państwo zrobili rękami pseudotrybunału, który zmusza swoim prawem Polki do heroizmu, i to nie jest, panie pośle, powód do śmiechu na pewno, było hańbą. Szanowni państwo, dajcie posłowi się wypowiedzieć. To jest poseł Rzeczpospolitej, możecie go lubić, nie lubić, oceniać w ten czy inny sposób. Jest posłem, jest równy statusem każdemu z nas. Ma prawo wypowiedzieć się na posiedzeniu i właśnie z tego prawa korzysta w ważnej sprawie. Bardzo ładnie państwo śpiewacie, macie bardzo urozmaicony repertuar, ale naprawdę będą okoliczności. Straż Marszałkowska gotowa w hotelu poselskim do interwencji. Panie pośle Gomoła, proszę kontynuować. Bardzo dziękuję. To jest, panie marszałku, próba zakrzyczenia prawdy. Prawdy tej hańby, którą okryliście się w październiku 2020 roku, kiedy pan, panie pośle, zamiast zamawiać obiadu magister Przyłębskiej, zamówił sobie wyrok skazujący kobiety na zmuszanie do heroizmu. I tego absolutnie nie możemy tolerować. Dziś powołujemy komisję, która ma się zająć prawem, które ma wyjść naprzeciw, które ma wreszcie liberalizować to prawo. I to jest ogromne, ogromne dokonanie. Szanowni państwo, bardzo proszę o spokój. Dziś apeluję do całej Izby o pragmatyzm w tej sprawie. Przede wszystkim o to, żebyśmy potraktowali swoją misję jako polityków, którzy zostali tutaj powołani do załatwiania sprawy. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas prowadzenia ciąży jest tą sprawą, którą my musimy załatwić. Nie za półtora roku, nie za nie wiadomo jak długi czas. Musimy ją załatwić tu i teraz. Stąd mój gorący apel o to, aby... Czy potrzebują państwo przerwy dla umożliwienia posłowi występowania, czy też poradzimy sobie bez? Słuchajcie, poseł niezrzeszony ma określony czas na całe posiedzenie, dobrze o tym wiecie, korzysta z tego prawa. Proszę was po raz ostatni, zanim zacznę odczytywać wiadome formuły, żeby mógł dokończyć swoją wypowiedź. Posłuży to nam wszystkim i planom nas wszystkich na dzisiejsze popołudnie. Bardzo proszę, panie pośle. Więc apeluję jeszcze raz o stworzenie takiego prawa, które będzie akceptowalne i które będzie faktycznie dawało podstawę do tego, żeby przeprowadzić się przez wszystkie punkty procesu legislacyjnego. A po drugie, naprawdę brakuje liczby parlamentarzystów, które można policzyć na palcach u rąk, których brakuje do inicjatywy referendalnej w tej sprawie. I apeluję i do parlamentarzystów z lewej strony, którzy kiedyś już tą inicjatywę popierali, i do posłów z prawej strony, którzy także ostatnio dużo o idei referendum mówili, po to, żebyśmy właśnie taką inicjatywę wykonali. Po raz pierwszy w historii, najważniejszą od czasu chyba referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, która może wzorem Irlandii tą sprawę rozwiązać raz a dobrze. Po to, żebyśmy skupiliśmy się na sprawach, które łączą nas i z prawej, i z lewej. Skupić się na tym, żeby iść do przodu, żeby proponować rozwiązania ku przyszłości. Bardzo głęboko wierzę, że komisja te propozycje będzie także rozpatrywała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Króciutko zwracam się do tego młodego posła. Gomuła się nazywa bodajże. Otóż to, że pan jest młody, to jednak nie usprawiedliwia tego, żeby pan opowiadał tego rodzaju bzdury, jak zamawiane wyroki i tym podobne bajki takiej bardzo podłej, obrzydliwej, gebelsowskiej propagandy. Pani poseł Marcelina Zawisza. Słucham.
Ma pan 30 sekund, panie pośle, i bardzo proszę o nieeskalowanie napięcia, bo jest złym zwyczajem w tej Izbie, że dyskusja na temat praw kobiet i dopuszczalności przerywania ciąży zawsze niestety wchodzi w taki etap, gdzie pojawiają się Goebbelsi, Hitlerzy i nie wiadomo jeszcze jakie rzeczy. Nie o tym tutaj rozmawiamy. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, bardzo króciutko. Panie pośle, goebbelsowska propaganda skończyła się pod koniec grudnia, kiedy odcięliśmy transmisję tej szczujni w telewizji publicznej i to był koniec goebbelsowskiej propagandy, panie pośle. Rozmawiamy tu. I prawa aborcyjne także zostaną przywrócone, czy to się panu podoba, czy nie, bo Polki tego oczekują. Dziękuję bardzo. Sprawdza się, proszę państwa, taka prawda, którą wczoraj zaobserwowałem, słuchając uważnie tej debaty, że dopóki debatowały kobiety z różnych stron sceny politycznej, z różnych stron tej sali, to ta debata była merytoryczna, nie była pozbawiona emocji, było pełno argumentów. W momencie, jak zaczęli na mównicę wchodzić mężczyźni i składać świadectwa, zaczęło się to, czego najbardziej się w takich sytuacjach obawiamy.